Tak więc, Eluwinka. Ej, chwila, kurczak, nie przypychaj mnie. Dobra. Eluwinka, jestem Wix. Czemu ja trzymam przycisk? Eluwinka, jestem Wix. I witam was w Minecraft. Dopiero dzisiaj, czy albo wczoraj. Nie wiem, tak czy siak. Miałem nagrać ten odcinek wczoraj, ale... za dużo lekcji miałem i nerwów z tego friba też miałem, bo nagrałem 3 odcinki. Teraz mnie to śmieszy, ale naprawdę, wczoraj byłem tak zły, że po prostu jeszcze nagrałem 2 odcinki z tego, bo jeden był beznadziejny, a drugi o słabej jakości, a drugi był taki po prostu... A drugi był taki, że miałem pół odcinka wyłączony mikrofon, to było beznadziejne. No więc jakby wiesz co się stało, jakby powiem wam na starcie, że dobiliście 7 łapek w górę, także nagrywam kolejny odcinek dopiero dziś, bo chyba dopiero dziś to widzicie. A i wiecie co, ten golem Andrzej zabił nasze zabił mojego psa, którego oswoiłem w tym odcinku, tym takim co pół mikrofonu miałem wyłączonego, wiecie, zabił psa. O nie! Nie! Dobrze. No. Więc przechodzimy dalej. Mam fajne rzeczy. Mam dużo zadań na tym serwie, więc muszę je zrobić. Najpierw to ja muszę tu przykleić guzik. I co? No oczywiście idziemy zobaczyć jak tam faremka. A dobra, mało kur. Dobra, to teraz przez chaszcze. Jezu, trzeci raz to mówię. Przez chaszcze, w sumie to nie są chaszcze, ale no dobra, nieważne. Przez bambusy przepychamy i idziemy do tataradam, do meteorytów, które walnęły dupły tutaj. Nie wiem czy Minecraft coś takiego robi, bo na żadnym serwie takiego czegoś nie widziałem. Ale tak czy siak, no może to nie Minecraft problem. Ale no, jest tu lawa, jakieś magma, tutaj widać, że ten... Bardzo, tutaj jest o wiele więcej tego. Więc bardzo, ale to bardzo widać to. No, netherraka, więc bardzo widać to, że ten... A i w ogóle, Mojang, masz naprawić to, bo cię znienawidzę. Czemu ten redstone wygląda tak brzydko? Czemu ten redstone wygląda tak brzydko? Jakiś krzyżyk totalny. Co to jest? Jakaś religia? To nie miały być religijne proszek, tylko to miał być proszek, który przypomina, no oczywiście, rozlany ketchup. Albo coś ten. Albo jakiś chociaż proch, a nie. No. Chwila. A? Jezu, miałem dziś straszny koszmar. W ogóle tu są owieczki. Miałem straszny koszmar dzisiaj, że śpię sobie, śpię, co nie? I nagle wstaję z łóżka. Znaczy oczywiście to koszmar i wstaję z łóżka. I tu mam tutaj jeden piesek, drugi piesek, trzeci, czwarty, piąty. O każdym kolorze obroży, jaki tylko jest Minecraft. I potem, nagle obracam się. Znowu się obracam. A te pieski na moich oczach giną. Jezu. I to zgadnijcie przez kogo? No przez golema oczywiście. Przez naszego golema, którego... A właśnie, w ogóle. No, to był straszny sen. Koszmar. Mój golemix będzie miał imię. A mianowicie jakie? No jakie? No możecie zgadnąć. No nie zgadniecie, tak czy siak. Na razie go nazywam Andrzej. Ale dopóki nie odpowiecie na pytanie, bo właśnie robię taki mini konkurs. Nic nie ma do wygranej, ale macie tutaj w karcie napisać, czy wolicie, żeby golem się nazywał blacha, czy żeby się nazywał bryła. Dobra. Oczywiście żelaza. Blacha? No oczywiście, że żelaza będę nazywał po prostu. W skrócie. Blacha albo bryła. Dobra. A na razie go nazywam Andrzej. I to za to, że mam takie złe koszmary z tobą. Dobra. W ogóle achievementy mi się cofają, bo popatrzcie. Ten achievement miałem zrobiony, ten też.
ten też miałem zrobiony, ten też. Nie wiem, co się dzieje, jakie straszne bugi są na tym serwie. Teraz pójdziemy połowić. Na chwilę, bo chcę coś wyłowić. Ło, ile tam jest ryb. Już tu połowimy. Może jakąś złapię. Chodź tu. Dobra. Ona się złapać nie chce. Ej, w ogóle możecie mi napisać w komentarzach, byłoby bardzo miło, jakby mi ktokolwiek napisał, jak zrobić, żeby tu, że widzę wędkę i widzę, ile ona ma zużyć. Ile jeszcze zostało. Nie wiem, czy to jest jakiś mod na to, czy to jest normalnie w Minecrafcie, ale jeśli wiecie jak, to proszę napiszcie. Dobra. Rzucam wędkę. Dobra, łowę tu już 20 minut. Halo. Może rzucę im trochę lazurytu. Lapis dla żuli. Dobra. I wyrzucę tam, gdzie lapis rzuciłem. Nie tam. Jezu, ale lagi. Dobra, tu rzuciłem lapis i zobaczymy, czy jakaś ryba przypłynie. O! Widzicie? Od razu ryba przypłynęła. Rzuciłem lapis dla żuli i od razu przypłynęła rybka. Widzicie? Znaczy nie o to mi chodziło, nie chciałem surowego dorsza. Ale przynajmniej coś przypłynęło. Może nawet na im tak wytropię. W sumie nie wiem, po co ja łowię, ale mam ochotę taką połowić. Wiecie co? Nie wiem, czy wy, ale ja w prawdziwym życiu lubię łowić ryby. Łowienie ryb jest spoko. Ja z moim dziadkiem jeździmy nad jeziora z rybami i sobie łowimy rybki. No to trwa zazwyczaj 3 godziny, to wszystko. Jak się rozpakujemy, wszystkie leżaki i tak dalej, zostawimy wędki i łowimy potem 2 godziny i potem znowu musimy się pozbierać. No i jeszcze usmażyć tą rybę i od razu zjeść. No ale no, przynajmniej jest z tym zabawa. No a w Minecraftie też mogę połowić, więc jeśli mogę połowić, to ten. Bo nie wiem, czy widzieliście. O, lazuryt do mnie przypłynął. To na dnie są takie kamyczki. Fajnie to wygląda moim zdaniem, bo te kamyki to oczywiście każdy wie co, glowstone, który zrobił się brzydki jak doszedł do gry Jasnogłos. I ten. No i on jest spoko. I to zrobiłem też taki murek fajny, przez który można przypłynąć też. I podoba mi się. O, czemu ten lazuryt przypłynął całą tą tonę? Śmieszne. Jezu, co to było? W ogóle ciekawostka. Normalnie rozwala się, tak? A mieszem na hita kamiennym rozwalisz bambusa. Taki trik, kozaczunio, mi się przyda. Nie wiem, czy komuś się w ogóle cokolwiek przyda z moich trików, ale no, myślę, że tak. Podejrzana potrawka. Zjemy to. Oh no! Mam otrucie! Nie mam co zjeść. A nie, mam stak jedzenia. Tak, nie mam co zjeść. No, na pewno. Ty to mądry jesteś, Wix. Dobra, idziemy spać. No. Spać nie mogę. O, mogę spać. Zobaczymy w ogóle, jak idzie moja... Gramy na normalu? Tak, gramy na normalu. Zobaczę w ogóle, jak idzie moja ekspiarka. O Jezu, ile mobów. Patrzcie! Widzicie to? Tutaj przy morzu nie ma ani jednego statka. Ale wiecie co jest? No oczywiście jak to co? Żółw! A czemu nie ma drugiego żółwia? Myślałem, że żółwie się spią razem. We trójkę co najwyżej stadami. Żółwie nie pływają stadami? Myślałem, że pływają. Ej, żółwik! Halo! W ogóle, bo żółwie zrzucają skorupę, co nie? Ale czy je trzeba zatłuc? Bo nie pamiętam, czy je trzeba zatłuc kilofem? Czy trzeba, żeby wypadła skorupa od nich? Czy trzeba po prostu poczekać bardzo długo? Bo nie pamiętam. Możesz napisać, bo dla mnie to jest bardzo potrzebna informacja i by się przydała. Byłbym wam wdzięczny. Dobra. Sorry, że zboczyłem ze z kursu, ale dobra. Już jedziemy z tym śledziem i idziemy. Ktoś do mnie napisał jakiegoś SMS-a.
Nie teraz. Kto napisał mi dobrze? Chwila, moment. Aha. U mnie też dobrze. Jakiś gościu, aha, to mój kolega, no tak, w sumie. Napisał mi ten. Spytałem go, czy jest u niego dobrze, to odpowiedział, jest dobrze. No, spoko. Ej, w ogóle mam tu moją ekspiarkę, w której, zobaczcie, w ogóle tip. Nie, jak nie stoi, jak stoję w miejscu i szkielet we mnie strzela, to nie może strzelić, widzicie? Znika mu strzała. Tylko za czunią. Ogólnie mogę też robić tak. Bo mi się stać nie chce, w miejscu nie chce. I mogę sobie robić tak. O, jak sobie zbiorę. W jakimś czasie po prostu tak chodzimy. 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 No i jest git. Ale teraz nie wiem. W ogóle tyle mam wełny i tyle mam kości. A w ogóle to wiecie ogólnie, że ten... Nie wiem, o czym ja gadam. A czemu to leży tu? Tak lepiej. Dobra, bijemy się ze szkieleciksem. I ogólnie tam jest na górze. Jezu, nie strzelaj mnie. Tam jest ogólnie mob spawner na górze. Taki ładny mob spawner. Chwila, bo surowego dorsza muszę zjeść. Tam jest ogólnie na górze mob spawner, z którego jak respią się moby, to jest po tej stronie woda, po tej stronie woda, po tej i po tej. I one jak się zrespią gdzieś, nie wiem, jak się gdzieś tu zrespią, to od razu jak wejdą w tą wodę, to spływają od razu i spadają właśnie w to miejsce. Albo od razu jak się respią, no jak respią się na kamieniu, jak tu jest mob spawner, to tu jest wszędzie woda z tej i z tej i z tej. I tu jest otchłań pod tym. I po prostu jak one się zrespią, to spadają. A jak zespią się na kamieniu, to wejdą na wodę, bo oczywiście szkielety są głupie w Minecrafcie, w miarę głupie, bo też jakąś małą inteligencję mają. I ogólnie one tu spadają. O, same się tłuką. I ogólnie one tu se żyją. Kurde. I ogólnie one tu spadają, a ja je później zatłukam. I tu są, jak widzicie, na dole te. No kurde, co mi tu idziecie? Zasłaniacie ekran. Tu są te. No kurde. Jezu! Odczepcie się ode mnie. Nie no, z buta na nich po prostu. Mam ich dość. Jacyś głupi są. No kurde, czemu tu spadacie szkielety? Z jednej strony to dobrze, ale... O. O, i tu są hopery, które oczywiście jak coś do nich wpadnie, mięsko, to od razu znika. I jak ja je zatłukam... Zatłukam? Jest takie słowo. Jak ja je zatłuczę, to wtedy one, ich itemy spadają. No jakby ktoś się nie znał na mechanizmach, to ich itemy... A co tu robi? Dobra. I ich itemy spadają przez te hopery i trafiają do skrzynek. Tak jak moje mięsko. Nawet rzeszy kolczowe mi wydropiły. Dzięki, dzięki. To idziemy do domciu. Bewsztyk. Aby nocy nie było. Chociaż tyle. A tak swoją drogą, to ogólnie zgadnijcie, gdzie Leon będzie mieszkał. Jakby kto nie wiedział, kto to jest Leon, to ogólnie to jest mój młodszy brat, który niedługo będzie grał z nami na tym serwerze. No zawsze mówię niedługo, a potem czekacie parę tygodni, parę miesięcy i w końcu nie dochodzi. Ale obiecuję, że dojdzie i będzie mieszkał właśnie w tym miejscu. Jak widzicie, no, w tym miejscu będzie mieszkał, bo to zakopię. No bo po co mi... A tu... O, jak już w ogóle ziemsa.
A jak widzicie to miejsce, to zgadnijcie, co to jest. No to jest mój stary McDonald's, pokażę od środka, bo chyba już nikt nie pamięta, nie zwiedzałem go, odkąd go zbudowałem. Wchodzimy se i tu mamy jedno żelazo, jagoda, jedno żelazo, mięso, jedno żelazo, chleb, jedno żelazo. Tu zostawię pieniądze. Tu mamy jagody, wrzucamy sobie, naciskamy i wyrzuca nam. Mięso też nam wyrzuca, chleb, chlebki wyrzuca nam. Tutaj mamy sobie jakieś stoliczki do pogadania. O, tutaj mamy kuchenkę. Jak widać, na bogato. Wchodzimy do góry. Taki fajny pasek, taki fajny pasek. No i tu miał być już dach. I tu ogólnie miało być tak, że no, tu jest kanapa. Siadamy i sobie gadamy. Tutaj też stoliczki takie. No i ogólnie co? No i co się z tym wszystkim stało? No oczywiście stwierdziłem, że jestem leniem i mi się nie chce. Dobra, stwierdziłem, że mi się nie chce i po prostu wiecie, co z tym zrobię? No zgadnijcie. Bo tu nawet pochodni. Nawet pochodni nie mam. Stwierdziłem, że po prostu wezmę te wszystkie rzeczy. Albo będę tu przychodził, ale zrobię tak, że da się w ogóle jakoś, że zbiorę sobie nici i porozstawiam tu nici, porozstawiam jakieś liście, porozstawiam jakieś te, po prostu żeby to był jakiś taki stary, zniszczony i może nawet z tego zrobię odcinek, bo to będzie w sumie fajne. Nie wiem, mi się wydaje, że to będzie bardzo fajne, jak będę tak robił, że niby stara, już taka zarośnięta, o. I jeszcze zanim ten, to jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. A mianowicie, ta, tu mapy się zmieniły. Tworzę właśnie cały czas nowe mapy. Tu i tu będzie jeszcze. Robię ścianę ogólnie z tego. Ogólnie chcę wam pokazać tajne przejście. Tutaj ze schodkiem jest dźwignia, którą naciskamy tu. Ta dźwignia otwiera nam to, a tym otwieramy to. I idziemy. I tu mamy takie ten beczunie. No nie wiem kto jak to, ale ja bym się nie spodziewał szczerze, jakbym tu grał. No w sumie szczerze wpadłbym z tego trapdora, ale nie wchodziłbym tu. Dobra. A tu czemu jest tak? Aha, dobra. No i może tu coś innego dać? Może kwiatki jakieś? Właśnie! Właśnie! Czemu o tym nie pomyślałem? O kurde. Dobra, i tu mamy piecyki. A tu mamy, będą skrzynki ogólnie. No i to tyle jak na razie. A w nederze i ogólnie w podziemach się nic nie zmieniło. Czemu tu wszystkie kury idą? Halo. Dobra, idę spać, dobranoc. W pobliżu są potwory, no niby gdzie są potwory? Chwila, moment. A może... A gdzie jest ten mob spawner? On jest gdzieś tam, no. To jest za daleko. Gdzie tu niby widzisz potwory? Nie wiem. Jakiś głupi program. Jakieś coś głupie w Minecrafcie. Dobra, nie wiem. Nie mogę spać. Dobra, trudno. No to siemaneczko widzowie. W tym momencie sobie zacząłem odcinek. Żegnam. Więc Eluwinka, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Co ja odkryłem? Patrzcie! Normalnie mam tak ręce złożone. W dół jak patrzę, to mam rozłożone. Patrzę normalnie, mam złożone. Jak patrzę w górę, to mam rozłożone. Ej, i w ogóle nie widzę tego. Ej, czy to tak jest normalnie też? Jakie odkrycia. Nie dość, że nie widać, że mam jakąkolwiek zbroję od góry zbytnio. To jeszcze nie dość, że to jeszcze mogę strzelać. Ej, w ogóle, czy jak pierwszy raz mnie widzieliście, to myśleliście, że jestem rudy? No nie jestem rudy. Mam takie bardziej brązowe włosy. Dobra, nieważne, zbaczam z tematu. Po prostu Eluwinka dajcie suba, łapeczkę w górę. I jak będą pod tym filmem maksymalnie od 3 łapek w górę do więcej. Może być nawet od 3, po prostu od 3. Max najmniej to musi być 3. I od 3 do więcej,
Jak wrzucicie łapek w górę, to gdzieś tak za tydzień pojawi się kolejny odcineczek, w którym już coś ciekawszego będziemy robić. Także lubinka.